Cześć wam. Wasz Jureczek. Ale wybrnęłem. Dziś w moim programie powiem wam, jak należy prawidłowo wbijać gwoździe młotkiem. Najpierw należy zastanowić się, czy dobraliśmy odpowiedni młotek do gwoździa, bo jak będzie za mały, to można nie wtrafić. Teraz poproszę mojego asystenta o młotek. Panie Jacusiu, poproszę o młoteczek. Dziękuję, panie Jacusiu. Ujmujemy młotek w dłoń dominującą, ponieważ ważne jest, aby pewnie ująć młotek w dłoń dominującą. U mnie jest to prawa dłoń. Jeżeli piszecie albo wykonujecie inne czynności prawą dłonią, to ona zapewne jest dłonią dominującą. A jeżeli robicie te sprawy lewą dłonią, to będzie zapewne ta lewa dłoń. Panie Jacku, u pana widzę, że prawa dłoń bardzo, bardzo dominuje. A teraz uwaga. W tę niedominującą dłoń chwytamy gwóźdź. Gwóźdź, panie Jacku, gwóźdź. No właśnie. Pamiętajmy o płynnej synchronizacji obu rąk. Pomocne będzie uważne śledzenie całej operacji za pomocą oczu. Będziemy starali się trafić metalową częścią młotka w miejsce umiejscowione na gwoździu, czyli tak zwaną główkę. Aha! Gwoździe wbijamy młotkiem w różne elementy drewniane. Przykładem może być ta deska. Ona jest drewna. Panie Jacusiu, niech pan mi przytrzyma teraz tak deseczkę, ale mocno pan trzyma, panie Jacusiu. Oj. A teraz po pełnym instruktażu wbijamy gwóźdź. Panie Jacku, najmocniej przep... Lekarz, wezwijcie doktora. Oj, wyciągcie mu to z pleców. Przecież nie będzie chodził z tą deską. No ale dobrze. Chodzi tutaj o to, żeby pokazać, jak się wbija gwóźdź. Bo może nie do końca mi to prawidłowo wyszło, ale chodziło mi wyłącznie o zasadę. Teraz zapewne zrobisz duże wrażenie na swoim partnerze. Piszcie do mnie z internetu na e-mail jureczek@, ale teraz słownie, jureczek.com.pl. Cześć!